Ono pozwala nam przywrócić zaufanie do siebie nawzajem. A wiemy, że zaufanie do siebie nawzajem w małżeństwie jest konieczne. Konieczne. Jest tak konieczne, jak powiedzmy szyba w oknie, to zaufanie w małżeństwie. Jakie jest zadanie szyby? Po co jest w ogóle szyba? Z jednej strony wpuszcza światło, tak? Bo nie musiało być szyby, wszystko by byłyby ściany. Ale wpuszcza światło, zatrzymuje, deszcz, zatrzymuje wiatr. I choć, można powiedzieć, jest mocna, bo czasem ten wiatr wieje dość mocny, grat i szyba jest w oknie, ale zobaczcie, zniszczyć może tą szybę jedno uderzenie kamienia lub młotka. Tak więc właśnie, zaufanie jest tak konieczne, jak szyba w oknie. I to wzajemne zaufanie małżonków, jakkolwiek duże by ono nie było, jest ono również kruche. Wiemy, to zaufanie może zniszczyć co w małżeństwie? Zdrada, obelga, jakiś akt przemocy, jakieś nagromadzone kłamstewka latami, jakieś oszustwa, jakieś, krytyczne uwagi, czy taka zwykła w rodzinie, jakaś nieuprzejmość. I to jest właśnie jak ten brud, jak się zbiera latami, to jest jak ten brud na tej szybie. I powoli, jak tego brudu jest coraz więcej, to ten brud co? Blokuje dostęp światła. Blokuje dostęp światła. I teraz te intymne więzi w małżeństwie buduje się na zaufaniu i na otwartości. I te dwie cechy, czyli zaufanie i otwartość, one idą ze sobą w parze i wzajemnie na siebie wpływają. Czyli zaufanie wpływa na otwartość, otwartość wpływa na zaufanie. Wiemy, że zaufanie małżonków otwiera ich na siebie. Zresztą nawet w zwykłej relacji, zobaczcie. Zaufałem komuś, otwieram się, on się też mi ufa, bo ja mu zaufałem, też się otwiera. Taki podobny mechanizm. I to zaufanie, co sprawia, że wówczas małżonkowie nie boją się odsłonić przed sobą takich najgłębszych sfer uczuć, myśli, jakichś marzeń, potrafią o tym rozmawiać. Małżonkowie dzielą się swoimi jakimiś nadziejami, obawami, smutkami, jakimś cierpieniem, tym, co gdzieś w sobie przeżywają. I otwartość, jaka jest rola otwartości? Otwartość z kolei wzmacnia zaufanie, czyli prowadzi do jeszcze większej otwartości. I teraz, kiedy wzajemnie się ranimy, świadomie lub nieświadomie, to co niszczymy? Niszczymy zaufanie. A jeśli niszczymy zaufanie w relacjach, to co robimy? Zamykamy się w sobie. Zamykamy się w sobie. I osoba zraniona, co? Utrzymuje dystans. Osoba zraniona zasłania się. Osoba zraniona chroni się przed kolejnymi zranieniami. A im większe rany, tym wiemy większe zniszczenia. I często taką intymność małżeńską niszczą nie jakieś jednorazowe, jakieś poważne przewinienia, ale słuchajcie, te drobne, częste, pomijane milczeniem zranienia. To najczęściej niszczy intymność małżeńską. Zranienia są w każdym przypadku skutkiem postępowania pozbawionego miłości. Dlaczego? Kiedy jakieś decyzje, ważne decyzje, podejmujemy bez konsultacji z partnerem, gdy pragnienie jakiejś głębszej rozmowy spotyka się z jakimś chłodem, jest więcej krytyki niż jakiejś zachęty, tak? Wtedy to świadczy o tym postępowaniu pozbawionym miłości w naszych relacjach. Kiedy na przykład czas poświęcony tylko dla nas poświęcamy innym ludziom, jakimś działaniom. Zobaczcie, gdy nawet ktoś, mąż czy żona, nie pamięta o dacie naszych imienin, urodzin, jakichś tam ważnych dla nas datach.
kiedy czasem wchodzi w to wszystko egoizm, lenistwo, jakaś niewdzięczność. Ktoś chce się przytulić w małżeństwie, a ktoś powie zimno, nie, teraz jestem zajęty. Nie? Są przecież takie sytuacje. A więc można powiedzieć, no nie ma wtedy miłości. Gdzieś to nasze postępowanie pozbawione jest miłości. Ale prawdą jest, że nawet najbardziej kochający się małżonkowie ranią siebie nawzajem. Nawet najbardziej kochający. Bywa, że celowo, ale zazwyczaj no, nie planują tego. Nie planujecie małżeństwa chyba, a teraz za 3 dni to jego zranie. Nie? Czasem, często jest to po prostu no, nieplanowane. Gdzieś to tak spontanicznie w życiu wychodzi. Czasem nawet nie jesteśmy świadomi bólu, jaki zadajemy przez to, co powiemy, czy co zrobimy. Jeśli chcemy, żeby zaufanie, otwartość się pogłębiły, to musimy się po prostu rozprawić z tymi zranieniami. I już sam proces usuwania tych zranień pozwala na odbudowanie porozumienia i odbudowanie bliskości. Inaczej, jeśli tego nie ma, no to wtedy wokół serca rośnie jakiś mur, ten cement, ta zaprawa twardnieje i co się kończy? Kończy się bliskość, a jeśli się kończy bliskość, kończy się po prostu małżeństwo. Kończy się małżeństwo. I dobrze, jeśli konflikty rozwiązuje się na bieżąco. Gorzej, gdy tego się unika, ponieważ wtedy drobne jakieś sprawy urastają do rozmiarów góry, która może małżonków rozdzielić. Dobrze załatwiać to na bieżąco. I teraz co jest, z czym się spotykamy w małżeństwie? Pierwsze to jest gniew. No, kiedy człowiek doznaje zranienia, to gdzieś instynktownie w nas pojawia się gniew wobec tych, którzy nas zranili. I samo uczucie gniewu, uczucie, nie musi być złe. Nie musi być złe. Jestem wkurzony. No, ktoś, nie wiem, jechałem samochodem, ktoś mi tam drapnął i tak dalej. No, jestem zły. Więc samo uczucie gniewu nie musi być złe. Dopiero to, co z nim zrobimy, z tym gniewem, może dokonać zniszczeń. I teraz mamy różne typy ludzkich reakcji. Przypiszemy im, tym typom, parę zwierząt. Tak jest w małżeństwie. Mamy, słuchajcie, w małżeństwach taką parę zwierzątek, nosorożca i jeża generalnie. Nosorożec i jeż. Wiemy, że sprowokowany nosorożec, jak ktoś oglądał choćby National Geographic, no to taki sprowokowany nosorożec no zachowuje się jak? Agresywnie. Od razu rusza na intruza. Z kolei jeż, no przeciwnie, tak? W chwili niebezpieczeństwa co robi jeż? Stroszy te kolce, kuli się, chowa się za nimi, jak za taką ochronną tarczą, dystansuje się od atakującego. I w małżeństwie właśnie mamy do czynienia albo z nosorożcem, albo z jeżem. Jeśli chodzi o, tak porównać do reakcji ludzi w małżeństwie. Ludzie zranieni, ludzie zagniewani, właśnie podobnie jak owe zwierzęta, różnie reagują na ten atak. Reagujemy jak nosorożec, albo reagujemy jak jeż. A więc istnieją dwa typy zachowań. I można powiedzieć, gdzieś to statystycznie, to gdzieś naprawdę wychodzi tak pół na pół według badań. Pół na pół. Pół jest nosorożcami, pół jest jeżami. I właśnie, połowa ludzi reaguje jak te nosorożce. Kiedy się złoszczą, no to co? Nie kryją tego. Druga połowa właśnie to jeże, czyli odczuwając gniew, po prostu go ukrywają. Milkną albo wycofują się. I co nie znaczy, że nic z nim nie robią. Wyrażają te osoby gniew, ale w sposób taki mniej wyraźny, czyli jaki? Mogą stawać się chłodni, słuchają partnera w sposób taki selektywny, mogą nawet poniżać go w towarzystwie. Nie? Małżonka poniża męża w towarzystwie, mąż żonę. Nie? Gdzieś ten gniew we mnie jest, daje mu ujście w taki czy inny sposób. A więc mamy gniew.
Drugie, rzecz, która się pojawia, to chęć odwetu. Jeśli zranienia, jeśli gniew nagromadziły się w nas, to następnie instynktownie pojawia się pragnienie wyrównywania rachunków. Czyli co? Zranienie za zranienie, obelga za obelgę, odrzucenie za odrzucenie. A więc dlaczego pragniemy odwetu? Dlaczego? Pragniemy, żeby partner odczuł, jak nas to boli. Czyli chcemy po prostu sprawiedliwości. I jeśli partnerzy dążą do zemsty, no to można powiedzieć, sami sobie wymierzają sprawiedliwość. Ale takiego postępowania nie wytrzyma żaden związek. Żaden. Kolejna rzecz to lęk. A więc mamy gniew, chęć odwetu, mamy lęk. Trzecim właśnie rodzajem reakcji, mówimy to o reakcjach na zranienie, czyli gniew, chęć odwetu i teraz reakcja na zranienie, lęk. Bojąc się kolejnego zranienia, chowamy się jak jeże i trzymamy partnera na dystans. I takie zamykanie, no co uniemożliwia? Uniemożliwia komunikację na głębszym poziomie. I tak to opisał taki pisarz Lewis. Myślę, że pokolenie, znacie go choćby z opowieści z Narni, listy starego diabła do młodego. To były takie swego czasu znane lekturki, książki. Gdzieś tam po różnych grupach oazowych gdzieś się czytało, wiem, te listy starego do młodego diabła. I on coś takiego pisał. Cytuję. Kochać to stawać się bezbronnym. Pokochaj cokolwiek, a twoje serce na pewno zostanie zranione, a nawet złamane. Jeśli chcesz, aby pozostało nietknięte, nikomu go nie dawaj, nawet kotu czy psu. Owin je dokładnie zainteresowaniami, drobnymi luksusami. Unikaj wszelkich więzi, zamknij się bezpiecznie w trumnie własnego egoizmu. Ale w tym miejscu bezpiecznym, ciemnym, nieruchomym, pozbawionym powietrza, ono się zmieni. Nie będzie krwawić, a stanie się niewzruszone, niedostępne, beznadziejne. Więc mamy lęk. Kolejna reakcja, no to mówimy tutaj o poczuciu winy. Zranienie w małżeństwie, nigdy te zranienia nie jawią się, znaczy nie, może tak, nie są winą tylko jednej strony. Zranienie, zranienia. Siejemy coś, ale też zbieramy. I jeśli się nie przyznamy, że zraniliśmy partnera, to poczucie winy, jakie w sobie nosimy, zniszczy nas. Czyli zraniłem partnera, mam poczucie winy, do tego się nie przyznaję. I to poczucie winy, które noszę w sobie samym, ono niszczy mnie. I wypierając się tej odpowiedzialności, oszukujemy sami siebie. Co prowadzi do czego takie poczucie winy, które nosimy w sobie? Prowadzi, słuchajcie, do emocjonalnej separacji. Emocjonalnej separacji. I teraz te cztery skutki zranienia, gniew, odwet, lęk, wina, mogą się czaić w każdym związku. I te niezaleczone rany są bardzo niebezpieczne, choćby przykład, wiecie, tych min na polu wojskowym, tak? One są niewidoczne, ale przejdź sobie przez takie pole z takimi minami. Wszystko wydaje się normalne. Ale w takiej sytuacji w małżeństwie, no to partnerzy, mąż i żona muszą stąpać bardzo ostrożnie, bo nie wiedzą, kiedy nastąpi kolejny wybuch. Kolejny wybuch. I teraz w miarę jak latami te urazy się nawarstwiają, stopniowo następuje co? Utrata zaufania i utrata otwartości. I w końcu ostatecznie też stłumiona zostaje intymność. I objawami takiej złej sytuacji w małżeństwie zwykle są jak co? Brak komunikacji, krytycyzm,
wybuchy złości, jakieś noszenie uraz, brak zainteresowania partnerem, niechęć do intymnych zbliżeń, robienie wszystkiego gdzieś oddzielnie. Oczywiście mogą występować inne skutki emocjonalne, nie wiem, takie jak choćby nawet depresja, niska samoocena. Niektórzy, chcąc uniknąć bólu, w ogóle nie dopuszczają do siebie żadnych uczuć. Stają się tacy zimni. I osoby, choćby znajdujące się na progu separacji, z reguły co powiadają? No ja już nie wiem, czy to jest w ogóle miłość. Nie wiem, czy w ogóle kocham, czy my się kochamy, czy kocham tego człowieka. Niczego nie czuję, jestem wypalony i tak dalej, i tak dalej. I aby powstała przestrzeń dla tych odczuć pozytywnych, by powróciła miłość i atrakcyjność, jakiś romantyzm, no to co trzeba? No trzeba te rany uzdrowić. Trzeba te rany uzdrowić. Szansa na powrót miłości, słuchajcie, zawsze istnieje, tylko często tą szansę przytłumiły gniew i zranienia. Gniew i zranienia. I teraz zobaczcie, Biblia mówi, Pismo Święte, czytamy w liście do Efezjan, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. I aby związek mógł się rozwijać prawidłowo, gniew, obojętnie czy wyrażony, czy jakiś stłumiony, on musi zostać rozładowany. A to zranienie, które ten gniew spowodował, ono musi być uleczone. I urazy, wiemy, no nie muszą nieodwracalnie niszczyć bliskości. Ale ten proces uzdrawiania, no on jest, nie jest łatwy, moi drodzy, jest trudny, ale może uwolnić nas samych i może też uwolnić po prostu nasze małżeństwo. I teraz jak odzyskać bliskość? Parę narzędzi dla was. Pierwsze to docieramy do istoty problemu. Gdy bliskość w małżeństwie zostaje utracona, z reguły nie zaglądamy wystarczająco głęboko w poszukiwaniu przyczyn. Zauważamy co? Jedynie skutki. Nie zwracamy uwagi na to, co je wywołało, jaka była przyczyna tych skutków. I teraz analizowanie przyczyn zadawania sobie nawzajem bólu, no jest procesem trudnym. Nie jest to proces łatwy. Proces trudny, który może nas oczernić. Dlatego się przed tym procesem bronimy, bo ja mogę wyjść, no niedobrze, kiedy zacznę analizować i okaże się, że może ja jestem przyczyną zadawania bólu w naszym małżeństwie, tak? Więc boimy się takich procesów, więc instynktownie przed tym uciekamy, bronimy się. Ale warto zebrać się na odwagę, stawić czoło po prostu przeszłości. Dlaczego? Bo jeśli taką postawę przyjmiemy, tą dobrą, to rezultatem będzie trwała zmiana naszych zachowań. Tam, gdzie nagromadziły się zranienia, gdzie zgromadził się nierozładowany gniew, trzeba po prostu co? W tych miejscach jakby udrożnić odpływ. I najlepiej to zrobić w taki sposób. Po pierwsze, porozmawiać o naszym zranieniu, być gotowym na to, by przeprosić współmałżonka, wybrać drogę przebaczenia. Czyli jeden, porozmawiać o zranieniu, być gotowym na to, by przeprosić i wybrać drogę przebaczenia. To są te trzy, to jest ten, te trzy punkty tego sposobu, żeby udrożnić te kanały w nas, gdzie w naszym małżeństwie, gdzie nagromadziły się gniew, gdzie nagromadziły się zranienia. I teraz, kiedy udrożnimy te dni, tygodnie, miesiące, może lata, kiedy się pozałatwi te zaległe sprawy, to w następnym kolejności no, trzeba podjąć decyzję. Decyzję, że za każdym zranieniem, obojętnie czy jakimś drobnym, czy jakimś wielkim, że tym zranieniem zajmiemy się na bieżąco, każdym zranieniem. Nie można dopuścić do tego, by te zaszłości się kumulowały. Nie można do tego dopuścić.
U osób, które żyją w związku wiele lat, które z trudem przyznają się do problemów, z trudem, nie potrafią skutecznie ich rozwiązywać, no ten proces będzie, wiemy, wymagał czasu. Jest on trudny, ale uwierzcie mi, jest to proces niesamowicie wyzwalający. Wyzwalający. Pozytywne te emocje w związku może nie wrócą od razu, ale jeśli wytrwacie, to proces leczenia zranień stanie się takim dobrym nawykiem i na czym po prostu skorzysta wasze małżeństwo. Udawanie, że wszystko jest w porządku, no nie ma sensu. Dlaczego? Bo zranienie jest podobne do takiej plażowej piłki, którą chcemy utrzymać pod wodą. Piłka wypchana powietrzem, chcesz ją utrzymać pod wodą, jakoś siłujesz się z pewnym wysiłkiem, zanurzasz tą piłkę, no ale wiemy tylko na chwilę, bo ta piłka zaraz co wyskakuje na powierzchnię, kiedy najmniej się tego spodziewasz nawet. I teraz warto powiedzieć współmałżonkowi, kiedy i dlaczego nas zranił. Kiedy i dlaczego? Trzeba to zrobić, wiemy, delikatnie, z wyczuciem, unikając tego oskarżycielskiego tonu. Dlaczego? Bo to ułatwi współmałżonkowi przeproszenie nas. To ułatwi. Ja mówiłem wczoraj o tym, żeby unikać ty zawsze i ty nigdy. Tak? Ty zawsze i ty nigdy. Mówić w pierwszej osobie. Bo wtedy co? Wtedy nie krytykujemy partnera, nie atakujemy cech jego charakteru, ale uświadamiamy, co my czujemy w związku z tym konkretnym wydarzeniem. Co ja czuję? No właśnie, mamy przykład, mamy wieczór, żona się przytula do męża, nią odpycha. No i oczywiście mówi w końcu, słuchaj, tamtej nocy odsunąłeś się ode mnie, poczułam się dotknięta. Nie? Ale mogła powiedzieć coś takiego. Nigdy nie okazujesz mi czułości. Jak to ci nie okazuje? I już zaczyna się, nie? Gdy tamtej nocy, nie, chciałam się do ciebie przytulić, odsunąłeś się ode mnie, ja się poczułem dotknięta. I to wczoraj dawałem te przykłady. Na przykład, słuchaj, koledzy są dla ciebie, nie wiem, ważniejsi niż ja. A może powiedzieć żona, słuchaj, było mi bardzo przykro, chciało mi się płakać, kiedy wróciliśmy z jakiejś podróży, chciałam z tobą wieczorem posiedzieć, a ty poszedłeś na piwo z kolegami. Czujemy różnicę. Ja wczoraj dawałem te przykłady. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Próbujcie. Zupełnie zobaczycie, reakcje wasze będą zupełnie inne. Wiemy, że czasem partner może przypominać jakiegoś gruboskórnego takiego nosorożca. Taki nosorożec, wiemy, powoduje duże zniszczenia. Nawet nie zauważa, że zranił ciebie taki nosorożec. Ale dla rozpoznania zranienia nie jest ważne, czy zamierzał to zrobić, czy nie. Ponieważ dlaczego? Ponieważ niewiele osób świadomie planuje zniszczyć swoje małżeństwo. No i niewiele osób. Kto planuje zniszczyć swoje małżeństwo, no to pytałbym się o jego zdrowie psychiczne. Chociaż to różne są też przyczyny, ale zazwyczaj no, nie chcemy niszczyć swojego małżeństwa. Nie planujemy, że dzisiaj wyszedłem za mąż, ożeniłem się, wyszłam za mąż, no ale już za 2 lata to i tak planuję już powoli. Nie będę niszczył to małżeństwo, już mam w planie. Potrzebujemy jakichś regularnych okazji, też pozwalających uporać się ze zranieniami, żeby to właśnie to słońce, o którym mówi Pismo Święte, nie zaszło, zanim się pogodzimy. I ważne jest, żeby ta potrzeba często, zwłaszcza pojawiała się często, zwłaszcza na początku małżeństwa. Ale wcześniej czy później, wiemy, jest to po prostu w relacjach małżeńskich potrzebne, aby
trwać bardziej w takim harmonijnym związku. Kolejna rzecz to gotowość do przeproszenia. Jest takie hasło, było, że prawdziwa miłość nie musi przepraszać. Inaczej w Polsce mówimy, co dzień podzielił, to noc połączy. Mówi się tak, tak? Jest takie powiedzenie. No nic bardziej, słuchajcie, błędnego. Prawdziwie kochające się małżeństwo przeprasza się niemal codziennie. Prawdziwie kochające się małżeństwo. Jednak zwykle nie lubimy ponosić odpowiedzialności za swoje błędy. Kto lubi? Ja też nie lubię. Obserwujemy to nawet u małych dzieci, które co, jak co mają przeprosić, pani powie, przeproś. Zaciskają zęby, aby uniknąć, no, przykryć jakichś konsekwencji. Wolimy się tłumaczyć, nie? To on, jego wina, jego, nie powiem przepraszam, ale to on, to tam ktoś inny, nie? Właśnie, wolimy się tłumaczyć, wolimy zrzucać winę na kogoś innego. Niektórzy potrafią tłumaczyć, a taki jestem, bo tak byłem wychowany, tak mnie w domu wychowała mama, tata, no wiesz, rodzice są winni, nie? Albo inni obwiniają okoliczności, tak? Gdybym wtedy miał, nie wiem, taki, a nie inny samochód, no to, albo gdybym nie miał takiej pracy stresującej, to wiesz, może byłbym inny, byłabym inna, nie? Więc gdzieś to zrzucamy na te okoliczności. I aby nasze przeprosiny odniosły skutek, no to nie mogą jednocześnie partnera obwiniać, tak? No, wiesz, nie byłbym taki zły dzisiaj na ciebie, gdybyś była bardziej rozsądniejsza, nie? No nie można tak. No właśnie, zrobiłbym coś, ale przez to, że się spóźniłaś, dlatego nie zrobiłem. Nie? No lepiej tą dumę odłożyć na bok i po prostu powiedzieć, przepraszam, że się zezłościłem, nie? I tak dalej, i tak dalej. Wybacz, że nie wrzuciłem tego listu. Ważne też jest, powiem wam, że przepraszamy małe zranienia. Przepraszam. Natomiast za wielkie zranienia prosimy o wybaczenie. Nie, przepraszam, proszę, wybacz mi. Jest różnica. Jest taka zasada. Za małe zranienia przepraszamy, za wielkie rany prosimy o wybaczenie. I teraz też warto zwrócić uwagę, aby ten ton głosu, język, no, język gestów przecież nie przeczył naszym słowom, tak? Bo zobaczcie, to słowo przepraszam, można powiedzieć w taki sposób, że no wybacz mi, nie? Ale tak naprawdę to jest twoja wina, nie przepraszam. No możemy tak powiedzieć. Niby przepraszam powiedziałem, ale i tak ta osoba czuje się winna, że tak powiedziałem, że to jest i tak twoja wina. No ci powiem przepraszam jak chcę, przepraszam. Nie? I tak dalej. Ale te szczere przeprosiny, no one są nieodzowne. I po nich wreszcie przestaniemy się atakować i szukać zemsty po prostu, po tych przeprosinach. Znowu będziemy po tej samej stronie. Jakoś gniew zostanie uśmierzony i to zranienie wyleczone. Kolejna rzecz to decyzja o przebaczeniu. Decyzja, mówiłem o gotowości do przebaczenia, teraz decyzja o przebaczeniu. I ta część, decyzja o przebaczeniu, ta część procesu leczenia zranień, jest dla wielu najtrudniejsza. Decyzja o przebaczeniu. Wybaczenie jest niesłychanie ważne. Dlaczego? Bo to właśnie ono uzdrawia małżeństwo. Przebaczenie, no, wykracza poza ludzkie nawet poczucie, zobaczcie, sprawiedliwości. Jest to wybaczenie rzeczy, których się nie da tak łatwo wybaczyć. Wybaczenie rzeczy, których nie da się tak łatwo wybaczyć. I dlatego zawsze przebaczenie jest trudne, bo na ołtarzu tego przebaczenia trzeba niejednokrotnie położyć dumę, rozgoryczenie, pragnienie sprawiedliwości. A dzisiaj społeczeństwo kładzie, no, ogromny nacisk na obronę praw jednostki i to za wszelką cenę. A tu nagle miałam przebaczyć i mam zrezygnować ze swojego prawa do sprawiedliwości, do
prawa do odwetu. Nie? I nie możemy się domagać od partnera, aby zasłużył na nasze przebaczenie. Tak? Ja zaczekam, jak zasłuży, to mu przebaczę. Nie. Nie możemy tego się domagać. Nie możemy być także pewni, że pomimo może nawet naszych najlepszych intencji, że on nas nie zrani ponownie. Nie możemy być tego pewni. Wczoraj było o przebaczeniu. Ile razy mam przebaczać? 7 razy dziennie? 77, tak? I jest to niezmiernie ważne. Oczywiście, no pewnych, zobaczcie, zachowań nie można akceptować. Przemoc fizyczna, przecież tego nie można akceptować. Molestowania, jakieś seksualnego wykorzystania, zdrady, no tego akceptować nie można. Wiemy, że pogwałcenie przysięgi małżeńskiej jest takim ogromnym ciosem zadanym wzajemnemu zaufaniu i temu pobłażać nie wolno. Nie wolno. I jeśli takie zachowania stają się nawykiem i istnieje obawa ciągłego powtarzania takich zachowań, to najlepiej doprowadzić do konfrontacji w obecności osoby trzeciej. Tu musi nastąpić konfrontacja w obecności osoby trzeciej. No właśnie. Dalej przepływ przebaczenia. Wiemy, że chrześcijaństwo mówi, że kiedy przychodzimy do Boga, kiedy szczerze przyznajemy się do błędów, do grzechu, do porażek, On nam przebacza. Jezus umarł za nas, wziął na siebie wszystkie nasze konsekwencje zła, jakie kiedykolwiek popełniliśmy, cokolwiek zrobiliśmy, pomyśleliśmy. Bóg nam, zobaczcie, wybacza, Bóg nam wybacza, choć wie, że upadniemy ponownie. Tak, więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie, że obiecuję się poprawić. To pewnie całe niebo. I zobaczcie, Bóg nam wybacza, choć wie, że upadniemy ponownie. I dlatego Bóg jest dla nas wzorem przebaczenia i dlatego modlitwa, o której mówiłem, bodajże na pierwszej konferencji, jest tak bardzo ważna w małżeństwie. Święty Paweł w liście do Efezjan pisze: bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy, miłosierni, przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. I ta prawda o Bogu, który wciąż jest otwarty na wybaczenie naszych błędów, no ona motywuje nas do wybaczenia. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy nam zawinili. I ten Bóg może być dla nas inspiracją do przebaczenia, tak, do utrzymywania z innymi prawidłowych relacji. Łatwiej jest jednak poznać wzorzec i być zainspirowanym, niż naprawdę wiemy przebaczyć. Łatwiej. I teraz gdzie znaleźć siłę, skoro w sercu brak przebaczenia, a jedynym pragnieniem, które noszę w sercu, jest taka chęć wymierzenia sprawiedliwości. I Pismo Święte jakby zachęca nas do tego, żebyśmy wyciąganie konsekwencji pozostawili Panu Bogu. To jest list do Rzymian, 12 rozdział, 19 werset. Nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Tak więc niech Bóg będzie sędzią nieraz w naszej sprawie. Nie oddawajcie złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Jeśli zrezygnujemy z odwetu, to Bóg, zobaczcie, obiecuje nam, że będzie troszczyć się o nas i że nam pobłogosławi. Wiemy, że kiedy woda w jeziorze jest świeża, no kiedy? Kiedy nie tylko woda do niego wpływa, ale także kiedy wypływa. I w naszych relacjach, zwłaszcza małżeńskich, również potrzebujemy takiego dynamicznego przepływu przebaczenia, które powinno wpływać do naszego życia prosto od Boga. Bóg nam przebacza, ale też wypływa od nas i przebaczamy my innym.
I wtedy pozostaje w nas ta świeżość, świeża woda. Może to wpływać na tych, którzy nas otaczają. I przebaczenie to też decyzja, nie uczucie. Nie, zresztą wiemy, że miłość, no właśnie, może mam takie pytanie. Kto jest za tym, że miłość jest aktem uczuć, znaczy miłość jest aktem uczuć albo aktem woli? Kto jest za tym, że miłość jest aktem uczuć? Ręka do góry. Nic nie będę robił, nie będę bił, tak jak czujecie. Czy miłość jest aktem woli? Tu trzy osoby. Za uczuciami kto jest? Za uczuciami. Słuchajcie, miłość nie jest aktem uczuć. Dlaczego? Zobaczcie, kiedy podeszliście do księdza, udzielaliście sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, bo kapłan jest tylko świadkiem, to kapłan nie pytał się, a czujesz teraz coś do niej, a ty czujesz, a ty czujecie, że wytrwacie? Pytał, czy chcecie, czy chcecie. Bo w tym momencie, godzinę temu czy wieczorem pokłóciłaś się z narzeczonym o coś tam na sali, jesteś wkurzona do tej pory, nerwy cię trzymają, no to bym powiedział, skoro miłość jest aktem uczuć, to go nie kochasz. Albo mama się wkurzyła na dziecko, ma teraz złe uczucie, a skoro miłość jest aktem uczuć, to teraz mama nie kocha swego dziecka. Nie? Miłość jest aktem woli. Ja chcę kochać. Uczucia wchodzą w miłość, ale nie świadczą jeszcze o miłości. Ja mogę się na przykład dzisiaj, podobasz mi się, wszyscy mi się to podobacie, ale mówię, o, coś poczułem do ciebie, do ciebie, do ciebie. Czy to już jest miłość? Nie. Więc to jest dzisiaj tragedia, że często młodzi mylą uczucie, nie, z miłością i tak dalej. I potem mamy, co mamy. Więc miłość jest aktem woli. Tak samo przebaczenie. Przebaczenie to decyzja, a nie uczucie. To jest decyzja. Przebaczenie to wybór. Zobaczcie taki może przykład tragiczny, ale II wojna światowa, na oczach matki zostało w sposób bestialski zabity noworodek. Na jej oczach przez żołnierza Wehrmachtu. I co? I ona już przebaczyła, ona modli się za tego człowieka. Jeśli modli się za niego, modli się o dobro dla tego oprawcy, to znak, że w sercu przebaczyła. Ale co? Ona cały czas, gdyby go zobaczyła, to by chyba go własnymi rękami, nie? Uczucia pozostały, uczucia potrzebują czasu, ale nie, to nie świadczy, że nie przebaczyła. Podjęła decyzję, tak, przebaczam. A więc przebaczenie to decyzja, nie uczucia. Decydujemy się nie wypominać sobie przeszłości. Decydujemy się. I nie chodzi o to właśnie, czy nawet chcę wybaczyć, bo z reguły się do tego nie palimy. Do tego chcenia nawet, tak? Ważniejsze jest tutaj pytanie, czy postanawiam wybaczyć i zapomnieć o zranieniu. Czy postanawiam wybaczyć? Bo to z tym chceniem to jest, wiecie, różnie. Czy postanawiam? I nieraz jest to trudne. Dlaczego? Bo zranienie jest głębokie. Zobaczcie, choćby zdrada. Zranienie jest głębokie. Nie mogę mu wybaczyć. Nie mogę mu wybaczyć, tak? To znaczy nie chcę, nie potrafię. I bardzo często przebaczamy dopiero wtedy, gdy no przyjdzie nam na to ochota, tak? Albo kiedy sprawiedliwości stanie się zadość, nie? Wtedy przebaczamy. Ale nikt nie twierdzi, że przebaczenie, że wybaczanie jest łatwe. Po prostu musimy prosić Boga o pomoc. Nie, niejednokrotnie. Jeśli aktem woli zdecydujemy się wybaczyć, no to za tym gdzieś podąży też odczucie przebaczenia. U jednych pojawi się ono dość szybko, u innych stopniowo nieco po dłuższym czasie. Kolejna sprawa to fakt, że przebaczenie uwalnia. Z przebaczenia naszego korzysta nie tylko nasz współmałżonek, ale przede wszystkim korzystamy my sami. Dlaczego? Bo przebaczenie daje nam poczucie wolności. Poczucie wolności. Dlaczego? Bo jeśli noszę w sobie urazę, to tak jakbym odczuwał to wszystko ponownie, tak? Odczuwam to ponownie, noszę urazę.
tkwimy w takim stanie nieprzebaczenia. Urazy, jeśli nosimy w sobie, te urazy chwytają się przeszłości. Wciąż w tej przeszłości tkwimy, odrywamy jakieś świeże strupy, ta rana się nigdy nie goi i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym tu dać przykład, taki daje się przykład, ostatnio książki też wyszły o niej, taka Holenderka Corrie ten Boom, nie wiem jak to się mówi, bo to holenderskie nazwisko, Boom czy nie Boom, ale Corrie napisała taką książkę. Mieszkała razem z siostrą, z ojcem starszym, był zegarmistrzem. W czasie wojny ukrywali Żydów, pomagali i trafiają one, potem się sprawa rypie, wychodzi na jaw, zostają aresztowane z ojcem i trafiają do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. I tam na jej oczach zginęła z rąk nazistów jej siostra. I nawet w tym świadectwie ona mówi, że widziała ostatni raz swoją siostrę, ciało swojej siostry na stosie trupów, które miało być spalone w krematorium. I ona wspomina pewne spotkanie, które miało miejsce po wojnie. Ona pojechała z jakąś prelekcją i na końcu tej świątyni zobaczyła, że stoi oprawca. Oprawca z obozu koncentracyjnego. Stanęła z twarzą w twarz ze strażnikiem obozu, który się po wojnie nawrócił i przyszedł poprosić ją o wybaczenie. I w myślach ona mówi, no wołała do Boga o pomoc, bo jak go widziała, to po prostu no, miała ochotę go odpowiednio potraktować. Nie, zobaczcie, co się... Pojawił się gniew, pojawił się lęk, pojawiła się chęć odwetu i tak dalej, o czym mówiłem, tak? I wołała do Boga, prosiła Boga o pomoc. I tylko mówi, że tylko dzięki niemu przezwyciężyła taką swoją bardzo ludzką potrzebę zemsty i nienawiść. I mówi, że zdobyła się na niemożliwe. I oto, jak ona sama wspomina to wydarzenie. W chwili, gdy wybaczyłam, moja nienawiść znikła. Jakbym wyszła na wolność. Przebaczenie to klucz do drzwi, za którymi chowa się nienawiść, urazy. To moc zrywająca łańcuchy goryczy i pęta egoizmu. Jaka to wolność móc przebaczyć? To jest jej świadectwo. I to świadome przebaczenie na podstawie też doświadczenia tej Corrie, czy Corrie, tej kobiety, świadome przebaczenie pozwala iść do przodu, czyli uwalnia nas z takich kajdan rozgoryczenia, uwalnia nas z kajdan nienawiści i uruchamia proces zdrowienia. I oczywiście na początku możemy odczuwać jakiś ból, bo z przebaczeniem jest jak z usuwaniem, słuchajcie, żądła pszczoły po ugryzieniu, tak? Trzeba je usunąć, mimo iż jest to bolesne, no ale trzeba je usunąć. Skóra, wiemy, musi się zagoić. Nie następuje to przecież natychmiast. I tak też, wybaczając, nadal pamiętamy, co nas spotkało. Lecz kiedy nauczymy się wybaczać na bieżąco, to te złe wspomnienia będą nas dotykały coraz mniej. I teraz brak przebaczenia no nie tylko utrudnia relacje z osobą, która nas zraniła, ale wpływa na wszystkie nasze relacje, na wszystkie. Gniew wobec osób trzecich także, słuchajcie, może zniszczyć nasze małżeństwo od środka. Gniew wobec osób trzecich, nie? Mąż, który albo żona się denerwuje, nie wiem, na swoją siostrę, nie? I ten gniew na swoją siostrę, no, doprowadza do jakichś konfliktów i w małżeństwie, nie? Nieraz się też tak dzieje. Mówi się, że czas leczy rany. No, konkretna bzdura. Czas, moi drodzy, nie leczy ran. Nie leczy. Rany potrafi zaleczyć jedynie przebaczenie. Jedynie przebaczenie. Ale to jest proces podobny do czego, tutaj drogie panie z specami, do obierania cebuli. Wybaczamy jedną sprawę po drugiej. I czasem, aby doznać tego całkowitego uwolnienia,
te same zranienia nieraz trzeba po prostu wybaczać codziennie. Codziennie. Im mniej sami wybaczamy, tym jest to po prostu trudniejsze. I jeśli wybaczasz choć jeden raz, to następny raz będzie łatwiejszy. I teraz małżonkowie, którzy praktykują przebaczanie, to te sińce emocjonalne, które gdzieś sobie zadali, one stopniowo się goją. I sam związek dojrzewa i posuwa się do przodu. Tak więc, jak sami widzicie, odsłanianie zranień czyni nas bezbronnymi. Bądźmy więc wobec siebie łagodni. Potwierdzajmy, że rozumiemy odczucia współmałżonka. Jeśli współmałżonek zawiódł nasze zaufanie, to potrzeba czasu, aby je odbudować. Nie można oczekiwać, że osoba zraniona natychmiast nam wybaczy też i zapomni. Święty Paweł mówi co o miłości, wymieniając w hymn o miłości, przymioty miłości. Mówi, że miłość nie pamięta złego. Miłość nie pamięta złego. I wyobraźcie sobie, że każdy dzień waszego małżeństwa to taka kartka w pamiętniku. I codziennie w tym pamiętniku znajdujecie zapis jakiegoś zaniedbania, jakichś słów, które partnera zraniły. I ta lista może być długa, lista może być krótka, ale zawsze coś w tym pamiętniku się znajdzie. I jeśli nie ujawnimy zapisanych tam spraw, ich nie wybaczymy, odwrócimy tą kartkę następnego dnia, to pozostaje na niej nietknięta lista. Tworzą się jakieś zaległości. Zaczynają się gromadzić urazy, gorycz, ból. I choć gdzieś zapominamy o tych szczegółach, to ten zapis przewinień pozostaje i utrwala się, tłumiąc w naszym związku bliskość. I teraz, jeśli nauczymy się wybaczać codziennie, to tak jakbyśmy kończyli każdy nas dzień z oderwaniem kolejnej kartki. Z oderwaniem kolejnej kartki, by po prostu wyrzucić tą kartkę. I zobaczcie, nie ma żadnych zaległości wtedy. Kolejny dzień w naszym małżeństwie jest jakąś nową, czystą kartą. Żadne z osób nie jest stroną atakującą czy odpierającą atak. I faktem jest, że kierując się miłością, nie pamiętamy wzajemnych błędów. I na tym bym zakończył te 3 dni. Takich, jeśli coś wam pomogło, to dało jakieś narzędzia, coś potwierdziło wasze intuicje, to się z tego bardzo cieszę. I na koniec jeszcze, 2 minutki macie czasu. Spróbujcie nie. Chciałbym wam puścić taką piosenkę Antoniny Krzysztoń. Nie znam do końca jej historii, ale też przechodziła przez jakieś małżeńskie perturbacje, dobrze mówię, perturbacje. I napisała taka jest płyta Czekaj chyba i Wyznania, albo płyta Wyznania, taka piosenka. I chciałbym ją wam, żebyście posłuchali. 2 minuty 40 sekund. Wytrzymacie, tak? Ale to dedykuję wszystkim małżonkom. To tak na zakończenie, przed błogosławieństwem. Powiedziałam, żegnaj. Zawsze nosiłam w sercu swym teraz ci mówię, przebacz. Czemu przez wszystko musieliśmy przejść?
Czemu tyle ran wylanych łez? Czemu aż tyle samotnych dni? Dziś proszę, przebacz mi. Ty nigdy nie zamknąłeś drzwi. Nigdy nie powiedziałeś żegnaj. Zawsze nosiłeś w sercu swym teraz mi mówisz witaj. Temu przez wszystko musieliśmy przejść, temu tyle ran wylanych łez, temu aż tyle samotnych dni. My dzisiaj tak. My dzisiaj tak. Tak. Taka krótka, ale myślę podsumowująca te trzy dni naszej konferencji. Cóż wam życzę? Życzę wam, żeby wasza miłość była zawsze w małżeństwie piękna, świeża. Warto pracować nad małżeństwem, bo to przynosi wielkie owoce, bardzo wielkie. Wzrasta miłość. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobranoc i do zobaczenia w Krakowie, w Sanktuarium Świętego Józefa. Dziękuję. Bóg zapłać. To dla Niego, to dla Pana Jezusa. Tak, dziękuję. Wszystkiego dobrego.